Witajcie! Dzisiaj nietypowy film i absolutnie taki dość spontaniczny. Rzecz się rozbija. Popatrzcie na to cudo. Na internecie pojawił się prototyp Zetora Z25, tak zwany. Jeszcze nie było nazwy Zetora. Widać, że to jest rok 45. Tylko w tamtym czasie wystąpił taki Zetor. Było zaledwie kilka sztuk, trudno powiedzieć, może 3, może 5, ale na pewno nie więcej. Spójrzcie, pokażę Wam, to się ukazało gdzieś w okolicach Konina, nie wiem, ale konińskie tamte tereny. Zobaczcie, tu jest zdjęcie oryginału, takie się zachowało. I spójrzcie tutaj na te wszystkie kolektor wydechowy, płaski zbiornik od spodu, lampy tu przy kierownicy. Ja palcem pokazuję, wezmę ołówek. Lampy przy kierownicy, zobaczcie, klakson, mała deska, kierownica czteroramienna, lampy tutaj, nie wiem jak tu występuje, jak tutaj, bo to nie widzę tego, zaraz to nie, to jest, aha, tutaj mam to zdjęcie, ale lampy wyglądają na te same, to powinny być lampy Saturnus, to są oryginalne lampy montowane w Zetorze 25, ale wszystko wskazuje na to, zobaczcie, bębny hamulcowe, bez okładzin, nie ma hamulca ręcznego. Tutaj zobaczcie na sposób mocowania prądnicy. To mamy dokładnie, identycznie, zaraz Wam pokażę. Tutaj, spójrzcie. Tu jeszcze jakieś, taki, jakieś coś jest, ale nie wiem co to, to jest nieistotne. Prądnica, tu mocowanie. Zobaczcie teraz na maskę. To jest zupełnie inna maska. Tu mamy tą samą maskę. Nie ma tutaj mocowania na lampy. Tu widzicie ten płaski zbiornik od spodu. No słuchajcie, absolutny kosmos. Zobaczcie na miskę przednią zawieszenia. Zobaczymy teraz tutaj. Ach, tutaj nie widać, bo tu akurat tablica zasłania, ale to ma być dokładnie ta miska. Ja to wiem, bo ona była też w 1946 roku i na początku 1947. Także takie coś były. Zobaczymy, słuchajcie, bo tu jest jeszcze ciekawostka. Zobaczcie, błotnik tu ma tą takie przetłoczenie. Zobaczmy, czy tutaj to się... No nie, no zobaczcie. Widzicie to? To jest to przetłoczenie. Także fantastyczny temat. Nie wiem, jakim cudem to się mogło zachować. Ale jestem absolutnie pod wrażeniem takiego egzemplarza. Trudno po prostu powiedzieć, ale jest to niesamowita rzecz. Widzimy tutaj jeszcze obciążniki oryginalne. Zobaczmy, czy tutaj w 45. One tutaj też są, widzicie? Aha, bo tu są... patrzę na takie już szczegóły, takie drobiazgi, tutaj są srebrne śruby, tam są pomalowane, to jest w ogóle nieistotne, ale spójrzcie, no po prostu niesamowita rzecz. To jest oryginalne zdjęcie Zetora Z25 45 roku. Spójrzcie na zawieszenie z przodu. A tutaj zobaczcie na to zawieszenie. To jest to samo. 46, 47 rok. To jest ta prosta belka i tutaj te wszystkie szczegóły, wąsiki i tak dalej. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj po prostu też, zobaczcie, tutaj nie ma mocowań pod skrzynią biegów, tak jak ma to miejsce w modelach 47 roku. Nie wiem, jak to wygląda w 46, ale tutaj też tego nie ma. Zobaczcie, tu jest czysto. Tłumik idzie tutaj pod tym. Weźmy oryginał. No tu nie widać w cieniu, ale on idzie identycznie. Po prostu temat jest niesamowity. W ogóle... A, tu jeszcze taka ciekawostka. Zobaczcie, czyli w 45 roku widzicie tutaj to, co pokazuje strzałką. To jest przelotka do żaluzji w chłodnicy.
Weźmy jeszcze tego, czy tu będzie to widać? Tak, widać to. Widać, o tu jest ten element. O, widzicie, to jest to. Tutaj jest takie pokrętło i to się fantastyczna rzecz, bo widać tutaj małą deskę rozdzielczą. I tu jest ta mała, to ewidentnie, bo duża to po prostu prawie na cały zbiornik, a ona tutaj się bardzo wcześnie kończy. Zobaczcie. Mała deska, ręczny gaz tu wysoko. Wszystkie szczegóły, takie naprawdę bardzo, bardzo istotne rzeczy. Tu jest ten gaz, widać go tutaj w tym miejscu, tutaj o kawałeczek jest jeszcze zarys. Tu mamy, nie wiem, tak nie widzę w tej chwili, ale wygląda na to, że ta druga lampa jest zasunięta kapturkiem od filtra powietrza. Zobaczmy tutaj. A tutaj nie widać filtra powietrza, widać lampę. Widocznie po prostu on jest tam obniżony. On w ogóle był regulowany na takie róże. Można było go niżej dać, można było dać wyżej. Tak to jest. Ja mam taki w 1947 roku w swoim zetorze właśnie też coś takiego. I on tam jest regulowana wysokość tego kapturka. Można sobie to wyregulować, jak się tam chce. Ale co wy myślicie o tym modelu w ogóle? Ja się nie spodziewałem, że takie coś przyjdzie mi oglądać. Temat jest piękny, moim zdaniem. Naprawdę szkoda, że nie ma więcej zdjęć. Ale widać, że tutaj to jest to, co ma być. Tak to on dokładnie wygląda. Porównuję tu z tym starym, oryginalnym zdjęciem. Nie wiem, szkoda, że nie ma z drugiej strony zdjęcia. Można by zobaczyć po prostu, jak ta pompa wygląda. Ale jeżeli to jest to, to tu Wam pokażę. O, i tak ma wyglądać pompa w tym 45 na pewno, bo to jest model akurat 46 i widzicie, jak to wygląda. To nie jest taka zwykła pompa wtryskowa, tylko to jest pompa Lavalette. Tam jeszcze były dwie inne firmy, które produkowały. Ja w tej chwili nie pamiętam, zapamiętałem tylko tą francuską. No i rzecz jest no naprawdę wyjątkowa. O, widzicie, tutaj jeszcze ten filtr jest i tutaj właśnie on można było go obniżyć. Tu jest ta lampa i teraz po prostu tam w tym. O, tutaj jest to zrównane z lampą i z tej strony, i w tym momencie on jest na wysokości lampy, dlatego tego nie widać. No po prostu temat jest naprawdę, moi drodzy, absolutnie wyjątkowy. Tu jest ten ciągnik. Nie wiem właściwie, co mam powiedzieć, bo ja się nie spodziewałem, że się chociaż cokolwiek zachowało z tego ciągnika. A tu mamy współczesne zdjęcie, jakby zrobione dopiero co, wczoraj, nie wiem, tydzień, miesiąc. Co myślicie o takiej rzeczy? Zapraszam do dyskusji pod filmem. Na pewno się w nią włączę. Jeśli będziecie chcieli coś jeszcze wiedzieć, doczytam cokolwiek, czy z książek polskich, czy z czechosłowackich z tamtych lat, bo takie coś też mam. Sprawdzę i zobaczymy, co tu po prostu możemy znaleźć. Może jeszcze coś się znajdzie, chociaż wątpię, bo jedyne znane zdjęcie Z45, czyli prototypa Zetora. 25, Z25, czyli prototypu tego zetora, to jest właśnie to. Ja nie spotkałem jeszcze innego zdjęcia z tym właśnie prototypem. O ile spotyka się zdjęcia, można powiedzieć, że jest ich nawet sporo, bym się nie bał zaryzykować takiego stwierdzenia, jeśli chodzi o zetora z 1946 roku. No choćby tutaj jeszcze właśnie takie mamy zdjęcie. Widzicie? Także to jest 46 rok. 46 czy nie? Bo nie widzę teraz tutaj. Słuchajcie, może pomyliłem zdjęcie, ale to nie chodzi o to. Nie, on się tutaj nie chce nam powiększyć. W każdym razie tu mamy na pewno 46 rok. To tych zdjęć zachowało się nieco więcej. Tutaj
Są już napisy Zetor, widzicie na przykład, bo w tym 45 roku, w tym prototypie, tam nie było nic, tam było tylko wiadomo, że to jest Z25 i nic więcej. Nie było jeszcze tej nazwy Zetor, ona powstała dopiero później. Kto pamięta, skąd się wzięła nazwa Zetor, to zapraszam również do dyskusji, można to odnaleźć, także to też nie ma problemu. O, zobaczcie, tu jest też model 46. Tak? Nie, tak, to jest model 46. I spójrzcie tutaj na przykład już z tą standardową pompą, która już po prostu do końca produkcji była. Natomiast jeszcze stary blok tutaj z tą wypustką na napęd do tej starej pompy. Także to jest jeszcze silnik z 46 roku, ale już z nową pompą. To mniejsza z tym akurat. Mamy tutaj w każdym razie na tapecie w tej chwili takie oto cudo. I no, mówcie, co myślicie na ten temat. Ja właściwie nie wiem, co powiedzieć, bo takiego egzemplarza to bym się naprawdę nie spodziewał, że kiedykolwiek zobaczę. No już nie mówię na żywo, ale choćby w takim stanie po prostu tego Zetora. Także zapraszam do dyskusji. Film zupełnie spontaniczny, nieoczekiwany, niezaplanowany. Także trzymajcie się i podyskutujmy. Cześć!